że tutaj możemy w tym miejscu słuchać Twojego Słowa, że możemy być razem, że mamy ten przywilej, Ojcze, że możemy kochać Ciebie i kochać siebie nawzajem. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, które jest dawcą życia. Ojcze, Ty uwalniasz Twoje życie dzisiaj. Ojcze, dziękujemy za to, że to Słowo będzie do nas docierało i będzie nas przenikało, Ojcze. Ojcze, my zabezpieczamy już teraz to Słowo w naszych umysłach. Dziękujemy Tobie, że niczego z tego nie stracimy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zaczniemy list do Koryntian, właściwie dwa listy do Koryntian, pierwszy i drugi. Rozplanujemy to sobie, ja bym chciał to najbardziej, żebyśmy to robili jednak po grupach domowych, żeby nie obserwować kolejnego dnia w kościele, chociaż czasami może tak wypaść, że jakieś tam te studium zrobimy w kościele. Ale najlepiej, żeby to było po grupach. Grup jest na tyle dużo, że można po prostu na tych grupach sobie systematycznie to robić. Więc list do Koryntian, właściwie to są listy, nikt dokładnie nie wie, czy ten list do Koryntian, nawet pierwszy, on jest jednolitym tekstem. Prawdopodobnie tak nie jest, że to jest jednolity tekst. Na pewno jest to tekst Pawłowy, przynajmniej większość ludzi się z tym zgadza, że to napisał Paweł. Prawdopodobnie to jest 50. chyba pierwszy albo drugi rok po wniebowstąpieniu Chrystusa jest to pisane. Jest to pisane w Efezie. Paweł jest wtedy w Efezie, wtedy działa apostolsko w Efezie. Jest to kilka lat po tym, jak Paweł ten kościół zapoczątkował w Koryncie. Ciekawą rzeczą jest to, że Korynt to była miejscowość, która była silnie opresjonowana przez demoniczne siły, ale to nie były demoniczne siły takie jak na przykład w Efezie, że tam była Artemida Efeska, czy jakieś inne bóstwo takie, chociaż czczono tam Zeusa bardzo mocno w Koryncie. Ale przede wszystkim Korynt to była miejscowość, gdzie to był wysokointelektualna przestrzeń. Tam byli ludzie wykształceni i tam byli ludzie światli. I to byli ludzie, którzy byli wyzwoleni. Korynt powstał w miejscu wyzwolonych ludzi. To nie była jakaś banda matołów, powiedzmy, która była zniewolona jakimś systemem, tylko to był teren bardzo wyzwolony. Święty Paweł, on kiedy zaczął zakładać kościół w Koryncie, to on się tam zderzył z tak wielką kulturą wyzwolenia, że to po prostu, wiecie, Korynt był tak naprawdę jedną wielką agencją towarzyską. To była jedna wielka impreza Korynt. To on tam założył ten kościół. W odróżnieniu od Efezu, gdzie Efez był pewnego rodzaju kolebką bałwochwalczą. Można było Efez porównać do miejsca religii jakiegoś. Religijne miejsce. Natomiast Korynt był rozwiązłym miejscem. To było miejsce rozwiązłości. Dlatego ludzie, którzy śledzą Biblię i dzieje Pawłowe w ogóle, to widzą, że nijak się mają te teksty dzisiejsze, że ten mój teren jest trudniejszy, mój teren jest łatwiejszy. Często ludzie mówią, wiesz, u mnie moje miasto, to jest takie trudne. Ja mówię, ale nie opowiadaj mi bzdur, ponieważ wystarczy, że przelecisz przez jakby całokształt podróży Pawłowych, to zobaczysz, że Paweł pozakładał kościoły w miejscach tak różnych, bardzo różnych społecznie, bardzo różnych intelektualnie. I Korynt jest takim miejscem, gdzie można by było powiedzieć, to ostatnie miejsce, gdzie mógłby powstać kościół. Ostatnie miejsce. Ale Paweł tam zakłada kościół. Ten kościół powstaje z ludzi, którzy nie są Żydami. To jest pogański kościół. To nie jest jakaś naprawiona synagoga. To nie są Żydzi, którzy doszli do wniosku, że Jezus jest Mesjaszem. Tylko to są poganie, a dwa, to są popsuci do szpiku kości poganie. Są ludzie, którzy uważają, że są sami sobie bogami. Jest tam ogromna tolerancja, okazuje się, w Koryncie. Bo to też jest bardzo ciekawe, że dzisiaj tego się tak nie dostrzega, ale w tamtym okresie czasu Korynt był jednym z tych niewielu w ogóle miast, gdzie w ogóle kobiety
miały bardzo wysoki pułap społeczny. Tam była legalna prostytucja. Tam było, tam bycie prostytutką oznaczało być kimś znacznym. To nie było, że prostytutka to jest gdzieś tam jakaś postać marginalna. Nie. Tam były wysokiego rzędu kurtyzany, bardzo, bardzo drogie i tak dalej. To tak wyglądała historia Koryntu. I Paweł tam zaczyna budować kościół. Co jest w ogóle ciekawe, że ja bym chciał, żebyście też dostrzegali te historie Pawłowe, bo w życiu Pawła najbardziej przestrzennie my widzimy działanie Chrystusa. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, bo my nie mamy więcej informacji, jakiejś większej ilości informacji o innych apostołach, o innych usługujących niż o Pawle. Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu. Do wielu innych części dołożył swoje dłonie jako ten, który opowiadał rzeczy. Czyli widzimy tutaj jakby chrystusowość działającą przez Pawła w ten sposób, że ten facet, on działa jak plastik. On działa jak w ogóle materiał wybuchowy, który przyłożony im trudniejsze miejsce, to on większy sukces osiąga. To jest w ogóle przedziwne. Zobaczcie, o co chodzi z Chrystusem w ogóle. Że to w ogóle chrystusowość, ona nijak się ma do łatwych zadań. To też, kiedy śledzimy w ogóle losy Pawła i usługi Pawłowe, to chciałem, żebyście zwracali uwagę na to, że Paweł nigdy nie miał problemu z poziomowaniem trudności. Że on nie mówił, co jest trudniejsze, co jest łatwiejsze. Dlatego, że on wiedział, że Chrystus, im trudniejsza sytuacja, tym on skuteczniej działa. W ogóle to jest niesamowita rzecz. Chciałem, żebyście to w ogóle oglądali w życiu Pawła. Że im było trudniej, tym Paweł miał większy sukces. To jest w ogóle przeciwna rzecz, bo Korynt jest drugim co do wielkości i co do jakości kościołem zbudowanym przez Pawła. Bo największym jest Efes. Efes to było miejsce nie do ruszenia dla chrześcijan. Rozumiecie? To w ogóle było, nikomu się nie śniło, żeby tam w Efesie kościół zakładać. No ale widzimy pierwszego widzimy Filipa, ewangelistę, który w ogóle idzie gdzie? Do Efezu. On głosi Ewangelię, on uzdrawia chorych, on wypędza demony, potem idzie tam Piotr z Janem, chrzczą ludzi w Duchu Świętym, powstaje tam, bo oczywiście, bo to jest po tych głoszeniach Pawłowych, powstaje kościół w Efezie. Tak? A tutaj drugi z tej wielkości kościół, gdzie w ogóle rozjazd moralny, rozjazd. Ludzie, wiecie, jak dzisiaj widzą trudność jakąś, to mówią, no to jest naprawdę trudna rzecz, ta rzecz jest trudna. Ale nie rozumieją, że w ogóle tam, gdzie się grzech rozmnoży, tam łaska obfituje. Krótko powiedziawszy, gdzie jest trudniej, tak? Tam jest większa szansa na sukces. A więc im trudniej, tym lepiej. W ogóle... Rozumiecie? Im trudniej, tym lepiej. Im łatwiej, tym trudniej. To w ogóle Chrystus działa w odwrotną stronę. Bo facet zakłada kościół w Koryncie. On w burdelu kościół założył. Rozumiesz, o co chodzi? No to w ogóle facet nie poszedł do ludzi pobożnych. Tak? On do burdelu poszedł. Im tam głosić po prostu. Tak? I teraz on tam zakłada kościół. Potem on wraca do Efezu i on dalej buduje Efes. No i on pisze z tego Efezu listy, dwa listy, które są znalezione. Ile tych listów było, to my nie wiemy. Natomiast zostały dwa listy znalezione. Na czym polega specyfika działania apostolskiego, Pawłowego między innymi? Na tym, że, i tu też chcę, żebyście zwracali uwagę już w tym momencie naszego funkcjonowania, żebyście zwracali uwagę na to, jak w ogóle działało apostolstwo. Że to apostolstwo to było coś o wiele większego niż jakby wpływ na ludzi pod kątem nauczania ich. Że on nauczał ten Paweł, ludziom przekazywał te podstawowe rzeczy na temat Chrystusa, dzielił się objawieniami, ale oprócz tego święty Paweł, on koryguje i kształtuje cały system funkcjonowania Kościoła. Czyli
Ten list jest listem apostolskim. Cechuje go to, że on odpowiada na problemy społeczności. Rozumiecie, o co chodzi z apostolstwem? Apostolstwo odpowiada na problemy społeczności. Pierwszy list Pawła do Koryntian, on jest przynajmniej podzielony na jakieś cztery części mniej więcej. I co ciekawe, każda z tych części mówi o odrębnych tematach. Są odrębne tematy w ogóle. To nie jest coś takiego, że on jakby, tak jak w liście do Rzymian, buduje coś. List do Rzymian jest listem typowo doktrynalnym, kiedy Paweł kładzie podstawę, na niej następną, następną, następną i on buduje coś. List do Koryntian jest zupełnie inny. Paweł tutaj nie buduje żadnych podstaw. List do Koryntian jest przesiąknięty korektą apostolską, tak? I bieżącymi objawieniami. To jest zupełnie inna formuła. Dlaczego ruch apostolski jest niechciany? Dlatego, że ruch apostolski wyznacza standard. Nie wiem, tak jak słyszeliście na szkole, co powiedział Krzysiek, że w ogóle w tamtych czasach normalną rzeczą było, że apostoł stał zawsze wyżej niż biskup lokalnej wspólnoty, czyli zarządca wspólnoty. I taki apostoł przychodzi i mówi, to ja ci teraz powiem, jak się mają sprawy w niebie. On apostoł przychodzi. Apostoł nie przychodził i nie mówił, wiesz, że tam to, tak mówi pismo. Oni pisma nie mieli, wiesz. On powiedział, ja ci powiem, jak się mają sprawy w niebie teraz. Tak? A skąd ty wiesz? Bo ja jestem apostołem. Ruch apostolsko-proroczy musi wiedzieć, co się w niebie święci. Jak ktoś nie wie, co się dzieje w niebie, to na pewno nie jest to prorok i apostoł. Na 100%. Tutaj Paweł, on zaczyna odpowiadać na pewnego rodzaju problemy. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja bym chciał, że kiedy będziemy studiować ten list do Koryntian, żebyście widzieli, jak się te rzeczy ze sobą przeplatają. To są objawienia, bo to są bardzo silne objawienia duchowe. Ale jednocześnie są prozaiczne sprawy codzienne. I też w tym liście, z tego listu nie wolno wyciągnąć błędnych wniosków często. Dlatego, że list do Rzymian jest listem doktrynalnym, gdzie budowana jest doktryna chrześcijańska. Tu natomiast są rozwiązywane problemy. Czyli nie każda rzecz z tego listu do Koryntian jest w ogóle doktryną. Nie można stosować tutaj jakby tej mentalności przyjmowania tego jako listu nauczycielskiego. To nie jest list nauczycielski, to jest list apostolski. Tutaj są elementy nauczania, tutaj są objawienia prorocze, ale tutaj też jest pokazane, jak apostoł odpowiada na bieżące problemy danego kościoła. I tutaj jest też fajna rzecz, którą my musimy zobaczyć, że w ogóle kościoły nie mogą funkcjonować bez apostolskiej korekty. W innym wypadku, jeżeli one będą funkcjonowały bez apostolskiej korekty, to one nie będą szły w systemie przebudzenia. Dlatego, że apostolstwo przynosi informacje z nieba bieżącą. Zobaczycie tutaj rzeczy, w liście do Koryntian, zobaczycie rzeczy, które nie mają żadnych podstaw doktrynalnych. A z których ciekawe zrobiono doktryny później. Bo to jest najlepszy numer, że jeżeli nie apostolską myślą wykładasz list apostolski, rozumiesz? To jest strzał w kolano. Powiem wam, co religia zrobiła. Zaczęła tłumaczyć przekaz apostolski na przestrzeni nauczania. I tutaj ja wam będę na bieżąco pokazywał, jak religia wypaczyła apostolski list do Koryntian. I gdzie tutaj są porobione różnego rodzaju rzeczy pod tytułem takie, że Paweł dawał odpowiedzi na pytania, okay? A ludzie z tego dzisiaj zrobili doktrynę. Na przykład. To nie jest doktryna żadna. Bo okazać się może, że ta rzecz nigdy już nie wystąpiła nigdzie, albo nigdy nie wystąpi. Bo często odpowiedź apostolska jest tylko do jednej rzeczy, tylko do jednego problemu, tylko do jednej sytuacji, tylko do jednego czasu. Dlatego chrześcijaństwo opiera się na fundamencie apostołów i proroków. Po prostu, to w ogóle, rozumiecie, to nie ma innej przestrzeni. I Paweł zaczyna w ten sposób. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła. Zobaczcie, co on mówi. Wyjeżdża im z grubej rury, tak? W ogóle, bo wiecie, co tam jest? Tam już są ustanowieni biskupi w tym kościele. Kto ich ustanowił? No Paweł. No ale on ich ustanowił i poszedł stamtąd. Bo to nie było... Wiecie, na czym polega kontrola? Kontrola polega na tym, że się ustanawia gdzieś jakichś liderów, tak? I się teraz patrzy na ręce tym liderom.
To jest kontrola. A apostolstwo na czym innym polega? Apostolstwo polega na tym, że ty ustanawiasz liderów, tak? A potem zostawiasz ich. I między wami istnieje tylko jedna rzecz, tak? Miłość, tak? I tylko miłość. I teraz taki lider jest lojalny wobec apostoła tylko na przestrzeni miłości, bo apostoł mu nie patrzy na ręce. Aczkolwiek apostoł mówi do jego życia. I teraz on pisze do nich, ponieważ oni, wiecie co się stało? Obrośli w piórka. Oni dostali Kościół. Paweł go założył, Paweł zewangelizował ludzi, Paweł pouzdrawiał, Paweł poupędzał demony. Rozumiecie? Czyli tam on oczywiście nie sam, bo to była ekipa apostolska. Oni wjechali w ogóle w ten burdel w Koryncie, proszę ciebie, i zaczęli tam po prostu robić robotę, nie? Robili robotę, pobudowali, posiedzieli tam trochę, ustanowili ludzi, tak? I Paweł mówi, lecę dalej, tak? No i teraz oni tutaj, wow! No my się potem dowiadujemy z innych miejsc Biblii, że tam są ludzie, którzy są w urzędach miasta, naprawdę skarbnik jakiś, rozumiecie, to w ogóle tacy ludzie konkretni są w ogóle w tym Koryncie, tak? Poza tym, wiecie, te prostytutki się nawracały. Wiecie, co się działo, w ogóle jak się prostytutki się nawracały, prostytutki znały wszystkich w mieście. Wszystkich w mieście, do prostytutek chodzili rządcy miasta, to było w tamtym czasie normalną rzeczą. Się dawało szmal i się szło do kurtyzany, rozumiesz? Za to się płaciło w ogóle, tak? To w ogóle, tym bardziej tam, ogólnie przyjęte. I teraz one znają tych wszystkich ludzi, czyli tamten kościół w Koryncie zaczyna mieć realny dostęp, tak? Do każdej dziedziny życia tego Koryntu. A więc oni obrastają w piórka, otrzymują ten kościół, tak? No i zaczynają się, co? Pierwsza rzecz, jaka się zaczyna w kościele? Wypaczenia. I to jest normalna sprawa. I tutaj też musimy zrozumieć bardzo poważną sprawę. I nie wolno nam się tym przejmować. Nie wolno myśleć nam, że to jest coś dziwnego, że to coś jest, co się dzieje dzisiaj. Wypaczenia były, są i będą. I to jest normalna sprawa, że tak się dzieje. I dlatego też apostolstwo ma obowiązek korygować te rzeczy i układać te rzeczy. No i teraz on pisze. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła, Chrystusa Jezusa i Sostenes brat. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli Paweł, zobaczcie, co robi pierwszą rzecz. Pierwszą rzecz to on przypomina, mówi im o tym, kim on jest. Tak? Kim on jest. I w ogóle to jest niezmiernie ważna sprawa. Jeżeli w ogóle komukolwiek chcemy liderować, tak? To my musimy umieć powiedzieć, kim my jesteśmy i to musi być u nas czyste i święte. To jest normalne. Ja taki jestem. Ja tym jestem. Czyli jeżeli jesteś przez Boga ustanowiony w jakimś miejscu, to ty siebie tak określasz. I w razie potrzeby też określasz tak siebie do innych ludzi, bo to jest czasami też ważne, tak jak w tym przypadku. Ale co robi Paweł dalej? Paweł pokazuje, kim oni są. I zobaczcie, co robi dobry lider. On pokazuje tym ludziom ich prawdziwą tożsamość. Już na podstawie tego wersetu drugiego my musimy zdać sobie sprawę, że on w ogóle robi to w duchu i to jest na wyrost. Bo jak się zaraz dowiemy, to oni wcale nie są tacy poświęceni Chrystusowi, tak? W ogóle niekoniecznie są tacy poświęceni. Oni niekoniecznie wzywają tam imienia Pańskiego w ogóle. No, różne rzeczy zaczynają. Ale w ogóle niekoniecznie idą prosto w duszach swoich, tak? Ale on im pokazuje ich tożsamość w duchu, tak? Mówi, zobaczcie, kim wy naprawdę jesteście. To tak na początku. Zobaczcie, kim wy jesteście. Kim jesteście wy, jakiegokolwiek rzędu, bo tutaj jest kilka pułapów. Tych, którzy już sobie zdają sprawę, że są świętymi i tych, którzy jeszcze wzywają imienia Pańskiego. Czyli tych, którzy tak naprawdę są w tym Kościele, ale do końca nie są świadomi swojej tożsamości. Czyli Paweł do wszystkich mówi tych, i tych młodych w Chrystusie, i tych starych w Chrystusie. Co mówi dalej? Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. I on ich błogosławi w ogóle na początku. To jest w ogóle fajna rzecz, bo on nie mówi do tych ludzi, nie zaczyna od żadnych korekt, tylko on błogosławi ich i mówi, ja jestem z wami sercem, bo Bóg jest z wami sercem. Dziękuję Bogu zawsze za was, czwarty werset. Za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Przypomina im o tej łasce. Co ciekawe, oni na tej łasce pojechali jak na Burę i Sudze. Oni na łasce pojechali tam.
Oni, wiecie, co oni zrobili w Koryncie? Oni pojechali na łasce. To jest w ogóle, tak, tu była głoszona tak zwana hiperłaska. Hiperłaska. Wiecie, co to jest hiperłaska? Hiperłaska, ten zwrot hiperłaski, on jest przez wielu teologów i głoszących używany na świecie. To jest w ogóle, że cokolwiek by się działo, tak? Cokolwiek by się działo w moim życiu, więc że to jest prawda, to ja nie utracę mojego zbawienia i nic nie wydarzy się negatywnego w moim życiu. Tylko otoczka jest do tego tak zrobiona. Wiecie, jak jest do tego otoczka zrobiona? Bo jakby sam ten slogan, prawda, doprowadza do tego, że ludzie w ogóle nie robią porządku w swoim życiu. Okej? To jest prawda. To jest prawda, że nie utracisz swojego zbawienia. To jest prawda, że Bóg cię nie zostawi. To jest prawda, że jest ci dana łaska i łaska jest dana raz na zawsze. Okej? No tylko do tego trzeba dodać cały system obsługi nauczaniowej, mówiącej o tym, że jeżeli ty nie wykorzystasz tej łaski, rozumiesz, to cię diabeł oleje z góry i będziesz miał tak przez całe życie. Bo że łaska jest dana, no to ona jest dana. Ale czy ty ją weźmiesz, to ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ty będziesz korzystał z łaski. Rozumiesz? Ale on im to przypomina. Czyli Paweł, on nie boi się mówić do nich, wiedząc, że oni na tym sobie jadą, tak? Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. I żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. Czyli on cały czas gloryfikuje ich działania. Musicie wiedzieć, przyjaciele, że Korynt był kościołem, w którym najsilniej przejawiały się dary Ducha Świętego. W żadnym kościele, które założył Paweł, nie przejawiały się tak silnie dary Ducha Świętego jak w Koryncie. Z drugiej strony, w żadnym kościele nie było takiej patologii jak w Koryncie. Był to najbardziej namaszczony kościół, tak? I najbardziej patologiczni ludzie. Po prostu. Ja będę później wam mówił, co oni w ogóle tam robili. Ale generalnie to byli ludzie, którzy grzeszyli i dalej były uwalniane silnie dary Ducha Świętego. Dlatego jak, wiecie, dzisiaj do mnie ludzie, wobec mnie ludzie stają i mówią, że przez nich działa Duch Święty, bo są obdarowani. Ja mówię, ale to o czym ty do mnie rozmawiasz? Bo ja do ciebie mówię o innych rzeczach, ja do ciebie mówię o twoim stanie, tak? A ty tutaj mówisz o darach. Mówi, proszę cię. Korynt był namaszczony jak żaden kościół. Dlatego Paweł do nich mówi, i żeście w nim ubogaceni zostali we wszystko. Czyli ludzie, zobaczcie, on nigdy nie mówi tego do żadnego innego kościoła. On w żadnym liście nie mówi do jakiegokolwiek kościoła, że został ubogacony we wszystko. Co to oznacza? To oznacza, że w Koryncie manifestowała się pełnia mocy Bożej. Manifestowały się wszystkie dary Ducha Świętego. Manifestowała się chwała Boża. Były wizytacje anielskie. Rozumiecie? Ci ludzie przeżywali potężne działania Bożego Ducha. Jednocześnie walili takie numery, że się w pale nie mieści. Rozumiecie? Ja dzisiaj widzę mnóstwo kościołów, w których działa bardzo mocno Boży Duch na przestrzeni darów duchowych i manifestacji Bożej chwały. Natomiast standard funkcjonowania tych kościołów w ogóle nie jest apostolski. One niosą te kościoły, mimo namaszczenia, mimo manifestacji Bożego Ducha, one niosą śmierć w konsekwencji. Krótko powiedziawszy, robią 2 kroki do przodu w mocy, rozumiesz? I 10 do tyłu, jeżeli chodzi o jakość. A więc cały czas jest cofanie. Cały czas jest cofanie. Cały czas jest cofanie. Ale nie wpływają. Paweł wiedział, że jeżeli Korynt się nie ogarnie, to nie będzie miał wpływu na region. Żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was. I zobaczcie, co on dalej mówi do tych ludzi patologicznych. Mówi, ja wiem, że jesteście narodzeni z Bożego Ducha. Ja wiem, że jesteście pełni Ducha. Ale to jest wasz duch. Ale wasza psychika jest tak silnie zaburzona, że musicie przejść absolutną odnowę. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, 7 werset. Nie brak wam żadnego daru łaski. Wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czego oni oczekiwali? Objawienia Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to byli ludzie, którzy byli bardzo silnie otwarci na objawienia Boże. Rozumiecie? Dzisiaj się mówi o różnego rodzaju manifestacjach. Ja uważam, że te manifestacje,
tak? Działy się również w Koryncie. To była normalna sprawa. To, co dzisiaj, o czym dzisiaj się opowiada, gdzieś tam się w internecie, gdzieś tam się słyszy, czy się doświadcza dzisiaj tego u nas w Kościele, czy gdzie indziej, to tam się działo to samo. To nie było, rozumiecie, tego nikt nie archiwizował, bo nie było po prostu możliwości, tak? Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie beznagani w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co robi Paweł cały czas? Cały czas tych ludzi utwierdza w duchu. Cały czas utwierdza w duchu. On ich bardzo kocha i rozumie wartość duchową. Święty Paweł nie mówi złego słowa na nich. Zobaczcie, jak wygląda serce apostolskie. Wiecie, w ogóle jest napisane w pewnym momencie, Paweł mówi tak, objawiła się przez nas służba apostolska. W czym? We wszelkiej cierpliwości oraz znakach i cudach. Pierwszą rzeczą, która definiuje apostolstwo, jest nadprzyrodzona cierpliwość. Nadprzyrodzona. Apostolstwo możesz pluć twarz i robić na plecy, a apostolstwo i tak będzie mówiło do ciebie, jesteś utwierdzony aż do końca i będziesz beznagany na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeżeli tak nie działa, to coś, to nie jest apostolstwo, pamiętajcie. To nie jest apostolstwo. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swojego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Czyli Paweł zamyka tą pierwszą wypowiedź informacją. Ja wierzę w to, że Bóg jest z wami i dokończy dzieła, które zaczął. I dalej. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Widzimy tutaj rozjazd. Tak? Widzimy rozjazd w Kościele. I teraz ciekawa rzecz. Zobaczcie, od czego zaczyna się patologia Kościoła w Koryncie. Patologia Kościoła w Koryncie rozpoczyna się od tego, że mają rozjazd w jedności myśli i zdania. Wiecie, jak uczyłem na temat różnych poziomów jedności. I są różne poziomy jedności. Dlatego ja niejednokrotnie proszę, żebyśmy w ogóle 5 razy się zastanowili, zanim w ogóle posłuchamy czyichś głoszeń, albo nawiążemy z kimś kontakt, albo pójdziemy gdzieś, gdziekolwiek indziej. Ja wam dam przykład taki. Kilka dni temu słuchaliśmy sobie z Agatą pewnego głoszącego, takiego człowieka, który ma niebawem przyjechać do Polski, do naszego kraju. I to jest człowiek, który mówi prawdziwe rzeczy, bo on prawdziwe rzeczy z Bogiem przeżywa. Tak? Ale to tłumaczenie, które jest w internecie, tych jego głoszeń, tam są 3 głoszenia jego, takie świeże, jest opatrzone reklamą. Reklamą federacji, denominacji zasadniczo, do której on przyjeżdża tutaj do Polski. I ta denominacja, tak, ona jest denominacją, która nie jest denominacją przebudzeniową. Ona niszczy w konsekwencji. W konsekwencji jest niszcząca ta denominacja. I teraz ja, słysząc, co ten człowiek mówi, tak, ja go, a wiedząc, kto go zaprasza do Polski, tak, przecież ja go nie zareklamuję i nie poinformuję ludzi, żeby poszli na jego spotkanie. Bo ludzie pójdą na jego spotkanie i oczywiście niektórzy z tych ludzi sięgną po jakiś przełom w swoim życiu, tak? Ale globalnie jego usługa w Polsce, z uwagi na to, że jest prowadzona przez tą, a nie inną denominację, doprowadzi do katastrofy nuklearnej, bo ja wiem, do czego to doprowadzi. Tak? To już nie raz była taka jadka. A więc ja teraz muszę myśleć globalnie. Ja muszę myśleć globalnie. Ja nie mogę zrobić takiego myku. To okej, słuchajcie, słuchajcie tego człowieka, to fajnie, on fajnie głosi. Nie. Ponieważ nas interesuje jedność myśli i jedność zdania. Jedność myśli i jedność zdania to jest najwyższy poziom jedności, jaki może być, wiecie? To nie jest jedność na pułapie tego, że wierzymy w Jezusa Chrystusa wszyscy razem.
To nie jest jedność na pułapie, że jesteśmy wszyscy ochrzczeni w Duchu Świętym. To nie jest jedność, że my się zgadzamy w rzeczach zasadniczych. To jest jedność myśli i zdania. Czyli jest jakaś grupa ludzi, która ma jedną myśl i jedno zdanie. Jak się zapytają ciebie, co myślisz o tym i o tym, to ty powiesz to samo, co ona. Ktoś się powie, że ty jesteś nieprzytomny? To ty to samo uważasz, co ona? Ty mówisz, no to samo uważam. To wy się zgadaliście? No tak, właśnie my się zgadaliśmy. Mamy to do siebie, że ustaliliśmy między sobą, tak, toki myślowe, tak, i cały system przepływu zdania. I kogokolwiek z nas zapytasz, to powiemy ci to samo. I zauważcie, rozjazd w kościele w Koryncie zaczyna się od tego, że ci ludzie nie mają jedności myśli zdania. A dlaczego nie mają? Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi. Domownicy Chloi. Kim byli domownicy Chloi? Domownicy Chloi to byli ludzie, którzy mieli serdecznie dosyć w Koryncie. I oni w ogóle poszli do apostoła Pawła. Chloi czy Chloja, nie wiadomo kto to był, mężczyzna czy kobieta, to trudno jest określić. Ale jakkolwiek ta osoba posiadała dom i to stwierdzenie tutaj, że to był dom, to oznaczało, że to był duży dom, że to było coś dużego. Czyli to mogła być jakaś bogata osoba, jakiś członek zboru, tak, który był majętny i miał coś dużego u siebie, bardzo prawdopodobne, że prowadził jakąś sporą grupę domową. To jest w ogóle możliwe, że to był w ogóle jakiś lider w ogóle. Ci domownicy to nie było tylko, że to są brat, siostra według ciała, tylko to są ludzie z jego grupy domowej, że to są ludzie jakby z jego formacji służebnej, rozumiecie? I teraz oni mieli podziurki w nosie tego, co się dzieje w Koryncie. I oni poszli kupę, nie wiem, tam to w ogóle mnóstwo kilometrów do Pawła. No bo gdzie oni mieli iść? No rozumiecie, o co chodzi? To nikt nie rozumiał pogańskich zborów, tylko święty Paweł. Ludzie z Jerozolimy nie czaili bazy. Ani Piotr, ani Jan, ani Jakub. A więc do kogo idziemy? Idziemy do Pawła, bo wiemy w ogóle, co tu kurczę się dzieje w tym Koryncie. I oni tam poszli i powiedzieli. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, ja Apollosowy, ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Ci ostatni, ci Chrystusowi, to ty najbardziej pyszni byli. Najbardziej byli. Ja często pytam ludzi i mówię, jakich ty masz mentorów duchowych? Oni mówią, Chrystus jest moim mentorem duchowym. Ja już wiem, że gość do uwolnienia. Do uwolnienia. Co to jest w ogóle za sformułowanie? Chrystus jest moim mentorem duchowym. Chrystus dla ciebie i dla mnie jest ten sam. Moje pytanie jest takie, tak? Jaki człowiek jest twoim mentorem? Czy ty masz mentora duchowego? Jak ty nie masz mentora duchowego, rozumiesz? To jesteś mega zubożonym człowiekiem. Ubogi jesteś. Rozumiesz? Bo jeżeli ty mi nie podajesz autora książki jakiejś, to tak znaczy, ty tylko książek nie czytasz. I nie mów do mnie, ty Pismo Święte czytasz. No ale jakkolwiek. Jeden jest Pawłowy, drugi Apollosowy, Kefasowy, czyli to byli ludzie, którzy przyjmowali, zobaczcie co przyjmowali, częściowo naukę. Dlaczego u nich rozjazd nastąpił? Czy Kefas, czy Apollos, czy Paweł mówili rzeczy sprzeczne? Nie. Nie mówili sprzecznych rzeczy. Oni mówili częściowo, tak, do życia tych ludzi. Częściowo. I zadaniem tych ludzi było zebrać to wszystko do kupy, ok? I przyjąć pełną naukę apostolską. Tylko, że oni częściowo to przyjmowali. Wiecie, co jest jedną z najbardziej makabrycznych rzeczy w Kościele? Że ludzie cząstkowo przyjmują objawienie. Ja tylko to przyjmę. A ja tylko to. A z tym to ja się nie zgadzam, to tutaj jest głoszone. A z tamtym to ja się zgadzam. Ja mówię, ty. Tak jakbyś z dietą się nie zgadzał. Bym powiedział, ja się zgadzam z białkiem, ale z węglowodanami się nie zgadzam. Ja witaminę B to ja szanuję, ale C to absolutnie. Rozumiesz? Absurd. I dlatego u nich rozjazd następuje. Zobaczcie, jak łatwo jest rozwalić rzeczy sobie. Tu się nie zaczyna od tych grubych spraw. Tu się zaczyna od tych małych rozjazdów. Że oni sobie wybierają,
jaką część nauczania oni przyjmują do swojego życia, tak? Jako przewodnią. Coś wam powiem. Nie istnieje coś takiego jak przewodnia część nauczania. Nie możesz o sobie powiedzieć, że ja jestem taki bardziej skoncentrowany na ewangelizacji. Mnie tak bardziej ewangelizacja interesuje. A mnie to tak bardziej interesują sprawy związane z proroctwem. A mnie to tak bardziej to interesuje. Wiesz co, ty możesz być kierowany w służbie w jakąś dziedzinę. Ja nie wątpię, że tak jest. Tak? I też dostajesz objawienie indywidualne, kierunek indywidualny, ale jeżeli chodzi o naukę, tak? To ty musisz mieć całą naukę. Całą naukę. Ty nie możesz wyjąć nauki o dzieciach i postawić z boku. Ty nie możesz wyjąć nauki o finansach i postawić z boku. Ty nie możesz wyjąć nauki o małżeństwie i postawić. Powiedz, że z małżeństwem w sprawie małżeństwa się nie zgadzam. Ja sobie znajdę, proszę ciebie, babę ze świata i ją przyprowadzę do Jezusa. Jeżeli wiesz, to nie zgadzam z tym. Ja mówię, ty, puknij się w łeb. Prostować. Paweł zadaje pytanie, czy rozdzielony jest Chrystus? Zobacz to pytanie. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w moje imię ochrzczeni. Rozumiesz? Bo on dochodzi, wiesz, Paweł, w ogóle pamiętacie, też Paweł to jest, jak te wypowiedzi Pawła, jak czytać, w ogóle Paweł to jest mega inteligentny człowiek. Tylko on schodzi do poziomu zera. Do poziomu zera schodzi, tak? Wiesz, on mówi, wszystko uznałem za śmiecie, gdzie indziej mówi, tak? Ale posłuchajcie, kiedy tylko trzeba, tak? To Paweł jest tytan. On w ogóle wierzy. Tylko podnosi trochę głowę. On ma teologię w jednym palcu. To jest człowiek bez skazy. Na niego nie ma bata. Na Pawła bata nie ma. Rozumiesz, że on zero, w ogóle wiesz, zero haczyka. Tak? Zero haczyka na niego jest. I on zaczyna, on potrafi mówić sarkastycznie. On potrafi w ogóle im tak w ogóle przywalić, że diabeł to w ogóle wali w pory w tym momencie. Dziękuję Bogu, że nikogo nie ochrzciłem, abyście nie powiedzieli, że jesteście w moje imię ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Zobaczcie. Nie posłał mnie Chrystus, żebym chrzcił. Wiecie, dlaczego chcę, żebyście o tym usłyszeli? Dlatego, że istnieje coraz szerszy ruch, z którym też się możecie spotykać na różnych odcinkach jakby życia. To jest ruch, który w Polsce bardzo się rozprzestrzenia. Oni bardzo dużo chrzczą. Biegają wszędzie i chrzczą. I oni twierdzą, że mają objawienie. Oni twierdzą, że mają objawienie, że woda, kiedy się ktoś zanurzy w wodzie, to zostaną mu grzechy przebaczone. Jak się nie zanurzy, to nie będą mu przebaczone. I Paweł mówi, że nie posłał im Bóg, bym chrzcił. W ogóle nie ma ludzi posłanych, żeby chrzcić. Rozumiecie? Takie rzeczy nie istnieją. Chrzcimy, dlatego że jest to proroczy gest. Nie mówimy dzisiaj o tym. Ale to jest proroczy gest. Nie posłał bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I tutaj się pojawia jedno z pierwszych potężnych objawień. To jest jedno z pierwszych potężnych objawień w liście do Koryntian. Że dobrą nowinę głosimy nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Mądrość mowy niweczy działanie krzyża. To jest bardzo ważna informacja. Ludzka mądrość, ludzki przekaz Ewangelii niweczy działanie krzyża. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Wielu ludzi dziwi się, dlaczego ich głoszenie nie ma mocy. Odpowiedź jest w tym objawieniu. Ponieważ
Ewangelia głoszona jest w mądrości mowy. Ludzie sobie ustalają, ludzie sobie planują, co będą głosić, jak Ewangelię będą głosić. Planowanie głoszenia Ewangelii jest błędem w samym sobie już na początku. To jest błąd. To jest błąd. Bo mądrość mowy jakby wyłącza krzyż. Rozumiecie? Ja wiem, o czym mówię. To jest bardzo silne objawienie. Powiedziałem wam, że Paweł będzie pokazywał różnego rodzaju objawione, będzie objawiał różne rzeczy tutaj. I to jest jego następna wypowiedź. I teraz trzecia wypowiedź. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I on zaczyna uwalniać bardzo silne objawienie tutaj na temat krzyża. Co to jest mowa o krzyżu? Mowa o krzyżu to jest kwintesencja Ewangelii. Kwintesencja. To jest mowa o krzyżu. Ewangelię głosimy za pomocą swojego świadectwa, a nie na podstawie swojego świadectwa. Twoje świadectwo jest pomocą, ma być pomocą w głoszeniu czego? Krzyża. Mowa o krzyżu. I tutaj chcę powiedzieć, że ta mowa o krzyżu to nie jest tylko bezpośrednie głoszenie Ewangelii, ale to słowo mowa to jest wypowiedź całkowita. Czyli my mamy mówić o krzyżu. Nasza mowa musi być przesiąknięta informacją o krzyżu. Co to jest informacja o krzyżu? O wszystkim, co się wydarzyło na krzyżu. O wszystkim, co się wydarzyło na krzyżu. To, co się wydarzyło na krzyżu, jest centrum chrześcijaństwa. To centrum. 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 Nasze świadectwo jest pomocą. Jest jakby naczyniem, w którym podajemy krzyż. Rozumiecie? Dlatego jak ja słucham czasami, jak ludzie opowiadają i mówią o sobie, ja mówię, ty jesteś w tym wszystkim naczyniem podawczym. Będziemy o tym na szkole uczyć. Naczyniem podawczym. Ja będę wam pokazywał, jak się głosi fałszywą Ewangelię, prawdziwą Ewangelię, niepełną Ewangelię. Będę wam to wszystko pokazywał i będziemy praktykować te rzeczy. I będę prosił też, co po niektórych z was, żebyście powiedzieli fałszywą Ewangelię, innego poproszę, powiedz niepełną Ewangelię, a ty powiedz pełną Ewangelię. Rozumiecie, musimy się tego nauczyć, to musi przez nas przebiec po prostu jak prąd elektryczny. Ponieważ tylko mowa o krzyżu uwalnia moc. Żadna inna mowa nie uwalnia mocy. Nie Bożą na pewno. Nie bo jakąś może uwolnić, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Jakąś moc uwolni, ale nie Bożą. To nie jest Duch Święty. To nie Duch Święty. Nie każdy cud jest natury Bożej. Rozumiecie? Nie wiem, czy wy zauważyliście, że bardzo prosto jest przyjąć. Ja ostatnio badałem, porównywałem objawienia protestanckie z objawieniami katolickimi. Takie porównanie sobie zrobiłem. Wiecie, objawienia protestanckie są, wiecie, czym się różnią od objawień katolickich? Jedynie tak zwaną poprawnością doktrynalną. W ogóle nie ma żadnego problemu. Protestantom ukazują się aniołowie, a katolikom Maria, Józef albo inni święci. Nie zauważyliście takie zjawisko? W ogóle nie ma problemu. Dla katolika to nie ma Maria u mnie była dzisiaj. Powiedziała mi Maria. A protestant mówi, a u mnie był archanioł, u mnie był Gabriel. Bo przecież Gabriel jest posłany, Maria nie jest posłana. Ja tak słucham tego wszystkiego z boku i wiesz, włączam czujniki życia, mówię, obydwa czujniki życia, katolicki i protestancki, są na pułapie zero. Ale jakże łatwo mówić o cudach. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, doświadczaliśmy różnego rodzaju zjawisk, różnego rodzaju cudów, objawień. Różne rzeczy przychodziły do naszego życia. I do mojego życia też przychodziły różne nadprzyrodzone rzeczy, tylko jedne były z Boga, drugie nie. Są dwa rodzaje nadprzyrodzonych rzeczy. Z Boga i nie z Boga. Tak? I teraz jak ja rozpoznaję, czy są z Boga? Tylko te rzeczy, które niosą w takiej czy innej formie przesłanie krzyża, są w 100% pewne. Ja nie mówię, że nie ma rzeczy pobocznych, tylko ja mówię, że inne rzeczy musimy badać z innej perspektywy.
ale coś, co niesie przesłanie krzyża, jest w 100% pewne. W 100%. W 100%. Dlaczego objawienia maryjne są fałszywe? Dlaczego? Bo nie niosą przesłania krzyża. Rozumiecie? To jest bardzo proste. Tu nie potrzebujemy dyskutować na ten temat, czy to jest takie, czy to jest inne. Natomiast my, nie ma tutaj przesłania krzyża. Jeżeli nie ma przesłania krzyża, tak, to nie mamy do czynienia z mocą Bożą. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla kogo mowa o krzyżu jest głupstwem? Dla tych, którzy giną. Czyli, to jest ciekawe, ten wyraz, którzy giną, on się dokładnie tłumaczy, którzy są w zginięciu. Są w zginięciu. Czyli bo mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy godzą się ze śmiercią, która w nich jest. To jest głupstwem dla tych ludzi. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, czyli dla nas, którzy chcemy ratunku, tak? Ona jest mocą Bożą. Dla tych, którzy chcą ratunku, mowa o krzyżu jest mocą. Czym jest mowa o krzyżu? Mocą. Czyli jeżeli ktoś chce ratunku i ty do niego zaczynasz mówić o krzyżu, to zgadnij, co się stanie? Uwolniona będzie moc. A więc jeżeli osobnik A chce zbawienia, czyli pomocy, a osobnik B mówi o krzyżu, tak? To następuje reakcja duchowa i to coś musi zadziałać. To musi zadziałać. Jeżeli z jednej strony jest chęć zbawienia, tak? Chęć, ja chcę być zbawiony, a z drugiej strony jest uwolniona moc, tak? To to musi zadziałać. Chyba że ktoś nie chce zbawienia. Albo też osobnik B nie uwalnia krzyża. Wtedy nie ma mocy. Wtedy jest coś innego. Są sztuczne ognie. Jakieś. Napisano bowiem, i tutaj Paweł zaczyna cytować pismo, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Zobaczcie, on cytuje starożytnych pisarzy. Cytuje Hioba, cytuje Izajasza. Zobaczcie, jak Bóg postępuje z naturalnością. On odrzucił mądrość mądrych. Odrzucił. Naturalną mądrość odrzucił. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. A więc zobaczcie, pierwsze rzeczy, które Bóg uwalniał do ludzi, to uwalniał w sposób naturalny, tylko ludzie w naturalny sposób w ogóle nie chcieli tych rzeczy oglądać i słuchać. Oni nie chcieli, nie życzyli sobie. A więc Bóg mówi, ok, a więc wyłączamy system postrzegania zmysłowego. Tak? Od dzisiejszego dnia będę do was mówił w sferze ducha i poniżam wasz system postrzegania intelektualnego. Poniżam, mówi Bóg. Poniżam. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. Dwie kategorie ludzi mamy. Ludzi religijnych i ludzi, którzy są intelektualistami. Ludzie religijni czego poszukują? Znaków. Czego religia chce? Znaków. Jeżeli powstaje w tobie myśl, że chcesz doświadczyć jakiegoś znaku Bożego, to znaczy za tym stoi duch religijny. A charyzmaniatyczne kościoły będą nazywały to, wiecie czym? Że jesteś głodny Boga. A ja teraz cię informuję, że Żydzi znaków się domagają. Religia domaga się znaków. Kto się domaga znaków? Religia. Religia mówi, pokaż mi znak. Jak nie ma u ciebie znaków, tak? To to nie jest Bóg. Znaki są dla tych, którzy się znaków nie domagają. Wiecie, o co chodzi ze znakami? Znaki są dla tych, którzy znaków nie szukają. Dla tych są znaki. Bo jak szukasz znaków, to znajdziesz religię. Rozumiecie? Bo Żydzi
czyli religia. Oni znaków się domagali. I przyszli do Jezusa, mówi, pokaż nam znak. On mówi, będzie wam pokazany znak Jonasza. Taki będziecie mieli znak. Tak jak 3 dni Jonasz siedział w paszczy ryby, tak Syn Człowieczy 3 dni będzie siedział w ziemi. I po, rozumiesz, o co chodzi? A jak go bili i Herod, i stał przed nim Herod, mówi, pokaż nam znak. Tak, wie, żadnego znaku. A Grecy, czyli intelektualiści, mądrości poszukują. A intelektualiści mówią, wytłumacz mi, wyjaśnij mi, a o co tutaj chodzi? I ludzie przychodzą, mówią, a wyjaśnij mi to. Ja mówię, chyba śnisz. Jeżeli ktoś chce wyjaśnienia, za tym stoi duch humanizmu. Co ci się stało? Wyjaśnij mi to. Nie. Wiecie, co ja robiłem kiedyś? Szedłem za tym duchem humanizmu. A potem ludzie mówią, ale wyjaśnij mi to, Artur, to zjawisko. Ja mówię, nie. I idę. Jak to mi nie wyjaśnisz? Ja mówię, weź. Nic ci nie wyjaśnię, boś ty plotkasz. Wypaplasz każdemu, kogo spotkasz. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Bo to jest duch humanizmu. A więc mamy do czynienia z dwoma bardzo silnymi duchami, które przychodzą do naszego życia. To jest duch religii i duch humanizmu. Duch religii mówi znaki. Tak? Potwierdź mi to jakimś znakiem. A humanizm mówi do ciebie, wytłumacz mi to. Wytłumacz mi. My, zobacz, my, apostołowie, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów, czyli dla religii zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Czym poniżamy? Czym poniżamy religię? Czym poniżamy humanizm? Że głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Głosimy moc z krzyża. Moc z krzyża. Skąd masz to uzdrowienie? Z krzyża. Jak ma, skąd, dlaczego na oko widzisz? Bo na krzyżu Jezus oślep na oko, to ja widzę na oko. Rozumiesz, tak rozmawiam z ludźmi. Gdzie masz raka? Chrystus umarł na raka. Ale miałeś raka w zeszłym tygodniu, ale nie mam. Chrystus umarł. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie nie patrzą na ciebie i mówią, nie, no kretyn. Masz jakieś dowody, że nie masz raka? Wiesz, o co chodzi? A ty się śmiejesz, to mówisz, przestań, ale weź przestań. Rozumiecie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy gromadzili dokumentacje medyczne. Gromadźmy dokumentacje medyczne, ale chcę wam coś powiedzieć. Chcę wam powiedzieć bardzo dobrą nowinę. Gromadzenie dokumentacji medycznej o uzdrowieniach, tak? Nikogo nie przekona do Chrystusa. My możemy to robić. Ja nie mówię, żebyśmy tego nie robili. Gromadźmy to. Tylko zrozummy, że choćby z nieba ktoś zstąpił, okay? To ktoś, kto nie chce tego, tak? To dla niego nic nie znaczy. Możesz mu przedstawić 500 informacji, że rak zniknął. To nic nie znaczy. Mówiłem wam jakiś czas temu, spotkałem człowieka, modliłem się o niego, zniknął mu rak. Spotkałem go po jakimś czasie, nie wiem, spotkałem go parę miesięcy temu, a parę lat temu się o niego modliłem, zniknął mu rak. Słuchajcie, facet w ogóle mnie unika. Unika mnie. A wiecie dlaczego? Dlatego, że raz mi się pozwolił o siebie pomodlić. Położyłem na niego ręce, zniknął mu rak i on jest w ogóle tym stanem strasznie zawstydzony. Jak on mnie teraz widzi, parę miesięcy temu właśnie mnie spotkał, jechaliśmy rano na nabożeństwo, niechcący w ogóle zaczął, zaparkował za nami i też tankował samochód. Podchodzę, mówię, siemasz. Ja mówię, jak tam, zdrówko? I kiedy ja pytam o jego zdrówko, to on jest w ogóle, wiesz, patrzy w ziemię, ja mówię, jak tam? I mówię, no, on mówi, jestem zdrowy, nie mam raka. Od razu do mnie wie, nie mam raka, wiesz, ale wiesz, jak on do mnie to mówi? W ogóle odwal się ode mnie, w tym brzmi. Nie mam raka, odwal się ode mnie? Nie chcę tego Chrystusa, ale odwal się, ale nie mam raka. Rozumiesz? A jeszcze mu zaproponowałem, mówię, ja mówię, twoja żona, słyszałem, że chora na serce jest, położę na nią ręce, nie będzie, wiecie, nie, ja mówię, no, tobie zniknął.
uniknął rak, że ona zostanie uzdrowiona z choroby serca. Mówię, zaproś mnie do domu, nie? Ale on jest zażenowany faktem, że jest zdrowy. Kurczę. Ja sobie myślę, ja nie wiem. Ja gdybym w życiu był w takiej sytuacji, tak? No to ja bym człowieku na kolanach chodził. Rozumiesz? No sytuacja podbramkowa, no umierasz na raka, okej? Okay? I raptem jesteś zdrowy. Już do centrum onkologii miał się kłaść, już operacja, proszę ciebie, już się z gąską witał, rozumiesz? I co? I zdrowy. Ale dla niego to jest co? Głupstwo. Głupstwo. Natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków. Dla jakich? Dla powołanych. Zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Kogo szukamy? Powołanych. Zachęcę was do czegoś. W ogóle módlcie się, miejcie stałą modlitwę. Boże, prowadź mnie dzisiaj do synów pokoju. Prowadź mnie dzisiaj do synów pokoju. Prowadź mnie do tych, którzy są powołani. A ja im będę zwiastował Chrystusa, a oni się nawrócą. Będę głosił wszystkim, Ojcze. Ale dzisiaj, a każdego dnia jest dzisiaj. Jest bardzo dobra nowina, że każdego dnia jest dzisiaj. I to nie ja wymyśliłem czas. A mi mówię, Boże, będę szedł do wszystkich, ale dzisiaj prowadź mnie do synów pokoju. Rozumiem? Bo Ty powiedziałeś, że jeśli gdzieś zastanę syna pokoju, to żebym tam został. To prowadź mnie do synów pokoju. Bo głupstwo Boże mędrsze jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Kolejne bardzo silne objawienie Pawłowe. Głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie. A słabość Boża. Wiecie, że istnieje słabość Boża? Słabość Boża. Czym jest słabość Boża? Na przykład słabość Boża jest w tym, że w ogóle On się ze mną liczy. To, że On mnie szanuje. To, że Jemu zależy. To jest słabość. Ja jestem słabością Bożą. Rozumiesz? To jest w ogóle znam się. To jest słabość Boża. A więc słabość Boża jest mocniejsza. A więc to jest to, o czym dzisiaj powiedziałem tam przy stole na chwilkę, kiedy rozmawialiśmy, że kiedy ludzie się dziwią, że kiedy przychodzi do ich życia łaska, tak? To zamiast lepiej, tak? To jest gorzej. Wielu ludzi myśli, że jak przychodzi Jezus, to od razu jest tak lepiej. No lepiej to się tak robi wewnętrznie, tak się robi lepiej, no bo ty już wiesz, że do piekła nie idziesz. Ale kurczę, wokół zaczyna być gorzej niż było. Bardzo często tak jest. To jest gorzej niż było. Tak sobie siedzisz po paru miesiącach, albo po roku i mówisz, kurczę, w ogóle jakiś byłem bardziej zaradny, jak byłem w świecie. Jakiś taki byłem jakiś w ogóle... obrotniejszy, jakoś ten kryzysy łatwiej przechodziłem. No dobrze, no i popiłem, i podenerwowałem się, ale w ogóle jakoś tak parłem do przodu, jakoś taki byłem taki jak muł w ogóle, jakoś mi szło, a teraz siedzę ją. I co ze mną w ogóle jest? Dlaczego ja tak mam? Ja mówię ludziom, bo łaska najpierw przychodzi po to, żeby rujnować. Naturalne. Łaska najpierw rujnuje naturalne. A dopiero na to miejsce wprowadza ponadnaturalne. No nie ma miejsca, przyjaciele, na to, żeby naturalne i ponadnaturalne razem siedziały i tam sobie, wiesz, spijały po prostu w dziurku. Nie ma takich opcji. No bo to jest babilon. To jest pomieszanie. A więc najpierw jest często gorzej, tak? Aby było lepiej. Bo Bóg przygotowuje grunt. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Mocniejsza jest w ogóle. Czyli Paweł mówi, nie bójcie się być słabi. Wiecie, o co chodzi? Koryntianie, oni nienawidzili słabości, bo to byli silni ludzie, silni, zaradni ludzie. I ta słabość, ona ich zaczęła dobijać. Tak? A Paweł mówi, zaraz, to, jesteśmy w prawidłowym miejscu. Zaraz, apostole Pawle, jak w prawidłowym miejscu? Kurczę, radziłem sobie, a teraz co? Siedzę i się zastanawiam, czego Bóg chce.
Jakieś ogarniają mnie dziwne niepokoje, żebym tylko nie zrobił tego, czego Pan nie chce. Kiedyś nie miałem takich dylematów. Szedłem jak przecinak. Nie liczyłem się z nikim. Tak, dostawałem po mordzie, ale przynajmniej miałem chwilę szczęścia. A dzisiaj siedzę jak kołek w płocie i zastanawiam się, czy to wola Pańska, czy to nie wola Pańska. Bo jak nie wola Pańska, to ja nie chcę. A jak ja nie chcę, to mnie to boli. A jeszcze Holender nikt mnie nie pociesza jakoś specjalnie z boku. Ale słabość Boża mocniejsza jest niż ludzie. Paweł im to pokazuje. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała. Niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. A najlepszy numer jest taki, że wielu z nich jest mądrych. W tym Koryncie. Wielu z nich jest wysokiego rodu. I większość z nich jest mądra. Oni tam dobrze stoją. Oni tam są mocniej intelektualni. Rozumiesz? Ale co Paweł do nich mówi? Zobaczcie na siebie, kim jesteście według powołania waszego, a nie według naturalności waszej. Według powołania. Patrz na siebie według powołania. Czytaj siebie według powołania. Nie wychodź poza powołanie. Chociaż twoje powołanie może być małe, może ci się wydawać, taki jestem w moim powołaniu, taki mały w stosunku do tego, jaki jestem naturalnie. Naturalnie jestem taki w ogóle, taki jestem, wiesz, taki jestem duży. A te moje powołanie takie jakieś, ja bym chciał takie robić rzeczy, jak jestem taki naturalny. Ludzie do mnie często przychodzą, mówią, taki jak naturalny jestem. Ja mówię, no dobrze, dobrze. Jesteś naturalny, ale co chcesz z tą naturalnością zrobić? No ja chcę nauczać, ja mówię, ale z czego? Bo z tej naturalności chcesz ponauczać? Mówię, jakie mają wykształcenie? Ekonomiczne. Mówię, słuchaj, jak ja będę potrzebował, żeby tutaj zrobić prelekcję z ekonomii, to zapłacimy 1000 zł ekonomiście jakiemuś, tak? I przyjedzie, zrobi nam, proszę ciebie, warsztaty z ekonomii, jak mamy po prostu tam sobie podatki liczyć, coś tam robić, ze świata zaprosimy na przykład. To normalnie rzeczy się robi w kościele. Uczymy ludzi w tych sprawach, żeby się nie myli w podatkach. Mnie interesuje, żebyś ty był wielki, tak? Ale ponadnaturalnie. A jak ty nie jesteś jeszcze wielki ponadnaturalnie, to ty usługuj z perspektywy, tak? Wielkości twojego powołania. Z tej perspektywy usługuj. Bo to będzie święte! To coś, ta bryłka! Ta mała bryłeczka da więcej nam, tak, niż twoja naturalna wielkość, tak. Ja wam nie mówiłem nieraz, przyjaciele, że ja w swoim życiu największe walki, jeżeli chodzi o moje życie, to przeszedłem, żeby swojej naturalności nie wprowadzać w ogóle do królestwa. Mojej naturalności. Ja naturalnie jestem bardzo zaradnym człowiekiem. Ja w ogóle naturalnie jestem w stanie przetrwać w ogóle z pudełkiem zapałek na pustyni. Ja naturalnie się świetnie znajduję w różnych środowiskach. Ja naturalnie jestem świetnym kłamcą. Naturalnie w ogóle, rozumiesz, mitomanem. Po prostu. Ja musiałem te rzeczy złamać, żeby naturalnie na przykład ludźmi nie sterować. Naturalnie. Że głupka z siebie zrobić wielokrotnie. To bardzo dzisiaj to nie jest problem, dlatego że dzisiaj rzeczy płyną, ale jeszcze lata temu, kiedy ja zaczynałem moją służbę, to ja miałem problemy z tymi rzeczami. Żeby moją naturalną wielkość sprowadzić do parteru. Przypatrzcie się sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Według powołania, obejrzyjcie powołanie wasze. Zobaczcie, jakie macie powołanie. Jesteście tacy, jak wasze powołanie. Ale co u świata głupiego wybrał Bóg? Co u świata głupiego wybrał Bóg? W ogóle co u świata głupiego? To, co świat uważa za debilizm. Świat, co uważa za debilizm. Wybrał Bóg. Jeżeli powiesz komuś ze swoich znajomych, że pokochałeś Jezusa. Tak po prostu powiesz takie rozmowy, wiesz co? Pokochałem Jezusa. Tylko.
do nieba idę. Stoisz dobrze ubrany w swoim garniturze, wysiadasz z dobrego samochodu, idziesz na spotkanie w sprawie biznesowej, w jakiej sprawie biznesowej i ty mówisz, że ja do nieba idę w ogóle. I mówisz, słuchaj, a w jakiej, o czym chciałeś ze mną rozmawiać? Na ciebie patrzę, nie? Ty tak poważnie? Nie. No poważnie, no. Na razie tutaj jestem, nie sprowadzę z tobą interesy. Ale Bóg wie, czy tu będę jutro. Nie wiem, jak to się skończy wszystko. A więc to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. A więc czym zawstydzamy mądrych? Dziecięctwem. Rozumiecie? Dziecięctwem. Schodzimy do pułapu dzieciństwa i nie boimy się tego, że to będzie coś, co doprowadzi nasze życie do upadku. Rozumiecie? Nie świadczymy ludziom naszą naturalnością. To jest bzdura. To bzdura. Olej naturalny. Skup się na tej maleńkiej perle nadnaturalności. I on do tego kierował w ogóle cały Koryn. Ludzi naprawdę stojących konkretnie. I w sferze umysłu, i w sferze emocji, i w sferze przeżyć, i w sferze finansów. To, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Jeżeli my chcemy uderzać w moce tego świata, to my musimy uderzać czymś przeciwnym. Czymś przeciwnym. Czymś słabym. Stanie nam się wydaje, że musimy czymś mocnym uderzyć. Uderz czymś słabym. Czymś, tak, co jest może słabsze w swoim bezpośrednim wyrazie, ale inne niż to, co promował ci ten człowiek. Stąd te słowa Jezusa, na przykład nadstaw policzek. Co to jest nadstawienie policzka? Co to są za rzeczy na przykład? Czy to jest słaba rzecz nadstawić policzka? Rozumiecie? Co słaba sprawa? Dla mnie o wiele prostszą rzeczą jest złamać komuś nos. W ogóle nie jest dla mnie problem złamać nos komuś. Ale dla mnie jest problem, ja mówię o sferze naturalnej, tak? Nadstawić policzek. To jest problem. Ja muszę przyjmować łaskę, tak? Żeby działać małą, nadnaturalną rzeczą przeciwko wielkiej, naturalnej rzeczy. Ja muszę do tego mieć łaskę, żeby reagować w ten sposób. I to, co niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzony wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś unicestwić. Jak unicestwiamy działania tego świata? Przez rzeczy, które są niczym dla tego świata. Wczoraj oglądaliśmy film i tam był pewien dylemat. Małego chłopca bili w szkole. I tam było dwóch doradców. Jeden jego naturalny ojciec, drugi ojciec jego ojczym. I ten naturalny ojciec od razu udzielił mu informacji, dobra, to wal go tutaj, ubrał go w taką poduszkę tego małego, rękawice mu założył, kask na głowę taki i uczył go walczyć w ogóle, uczył go walczyć, no nie? I mówi w ogóle tutaj w łeb od razu, mówi potem kopnij go w jaja, mówi leży, zdepcz go po prostu, wiesz, i go tam uczy. A ten ojczym w ogóle mówi, ale to tak w ogóle, to tak nie można, mówi, no nie można tak żyć, mówi, zatańcz. On mówi, ten mały, jak to zatańcz? No mówi, zatańcz, mówi, jak ktoś cię zaczepi, mówi, to zacznij tańczyć, mówi. Wyzwij go na pojedynek w tańcu. Wiesz, w ogóle, wiecie, film nazywa się Ojciec i Tata. W ogóle bardzo fajna komedia w ogóle, nie? Jaki jest koniec? Koniec jest taki, bo w ogóle, czy końca samego nie powiem, ale jest jakby przemiana tego ojca naturalnego, tego, który tak uczył tego chłopca bić, że jest sytuacja, że może dostać w łeb i tam gość przed nim staje z pięściami, a ten w ogóle patrzy na tego ojczyma, bo oni się zaprzyjaźnili i do tamtego i zaczyna w ogóle wieć, no nie? Głupota!
jaki skutek? W ogóle okazuje się, że tam dziesiątki ludzi zaczynają tańczyć. W ogóle wiesz, o co chodzi? Jakby uruchomił pewien mechanizm, który był zupełnie innym mechanizmem. Innym mechanizmem. Ale to jest strach. To strach w ogóle, żeby takie coś robić. Strach. Rozumiecie? To jest strach, żeby małą nadnaturalnością uderzać w wielką naturalność. Bo sobie myślimy, że Boże, to nie zadziała. Taka maleńka kuleczka pchnięta w ogóle w tą wielką ścianę, przecież ona tylko się odbije. Zrozum, to jest kuleczka, w której jest nitrogliceryna. Ty ją pchniesz, ona się potoczy, uderzy ścianę i wywali to wszystko w powietrze. Paweł ich tego uczy. I wyjaśnia im, dlaczego takich uczy. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Wiecie, o co chodzi? Boga nic innego nie uczci, tak? Tylko Jego zdolność. Żaden z naszych wysiłków nie uczci Boga. Nie możemy się Bogu podobać. Nie możemy na nic zasłużyć u Boga i nie możemy Boga niczym uczcić. Naturalnym. Rozumiecie? Żadną naturalnością. Ja wchodzę do niektórych kościołów, jak oni tam pięknie śpiewają. O, jak oni tam pięknie śpiewają, człowieku. Mają u człowieku 8, 10 instrumentów, mają 5, 8 muzyków i oni pięknie śpiewają. Jak oni ładne piosenki tam śpiewają. Rozumiesz? I to jest tak wszystko piękne, że mi się łza od razu ciśnie na oko. Tylko od razu wtedy mi się przypomina, że jak Ojca Chrzestnego po pijanemu oglądałem, też mi się łza cisnęła na oko. To ta sama łza. Emocjonalna łza. Z tego samego, proszę Ciebie, z samej dziurki mi wychodzi. W ogóle mówię, takie same emocje mam, takie. Takie same. Czyli te emocje nie mają nic wspólnego z niebem. To takie emocje są po prostu. Ale tam jest pięknie. Tylko to nie czci Boga. Wiecie czemu? Bo to jest naturalne. Kościoły dzisiaj nie mają nic przeciwko temu, żeby angażować nienarodzonych z Bożego Ducha muzyków. Płaci się im. I oni grają. I mówią się, przecież to muzyka chwali Boga. Gówno. Prawda. Taka jest prawda. Boga chwali tylko nadprzyrodzoność. Bo Bóg jest nadprzyrodzony. I Boga chwali tylko to, co On sam w Ciebie włożył. I Boga nie chwali nic więcej. Żadna Twoja naturalna zdolność, umiejętność, nic Go nie chwali. Nic! Nic! Boga chwali tylko to, co On sam w Ciebie włożył. Boga chwali tylko sam On. Tylko Syn czci Ojca w Tobie. Tylko Syn czci Ojca. Nic nie czci Ojca. Do Watchmana Nee, jak był pastorem w kościele, kiedyś przyszedł człowiek, lekarz zresztą, i mówi, pastorze, mam dosyć, mówi, mojego życia już takiego. Jestem jedynym lekarzem w kościele, i jedynym, który pali papierosy. I mówi, rzucam palenie już tyle lat. Gromie, mówi, w ogóle masakra, mówi. Wychodzę, mówi, za dom, żeby palić. Naokoło sami wierzący, tam przebudzenie wtedy było w Chinach. Naokoło sami wierzący ludzie. Żona powiedziała do mnie, nie masz prawa palić w domu. Mówi, wychodzę za dom, chowam się gdzieś po krzakach, szybko palę, wracam do domu, mówi. Mówi, nie mogę rzucić palenia. A Watchman mówi, chwała Bogu Najwyższy, że nie może rzucić palenia. On mówi, no pastorze, ja się nie spodziewałem po Tobie, że takiej mi tutaj udzielić, mówię, porady. Co mam robić? A on mówi, padnijmy na kolana, wielbijmy Pana. A on mówi, za co? Za to, że palę? Tak, tak, tak. On pan był dziwny, on był odjechany. On mówi, ale jak? Padnijmy na kolana, padnij na kolana. Boże, ja Cię, zaczął się modlić Watchman, ja Cię uwielbiam za to, że mój brat pali papierosy. Chwalę Cię, Panie. Dziękuję Ci za to, że on nie jest w stanie tego zrobić. Uwielbiam Cię, Boże, za to, że on pali. Chwalę Cię, wywyższam Cię. Facet poszedł do domu, no nie, już nigdy nie zapalił. Nigdy, nigdy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przestał się starać. Padł. Skończył się. I co się stało? Nadprzyrodzona Boża moc, która była w jego duchu, tak? Zadziałała automatycznie. Kiedy wycofujemy naturalność, nadnaturalność działa z automatu. Nie trzeba jej o nic prosić. To bardzo proste. Kiedy umartwiamy cielesność, działa duchowość. Tego Paweł uczył Koryntian.
aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Żeby nikt nie mógł powiedzieć przed Bogiem: Panie, postarałem się, dałem radę. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubi. A więc Paweł pokazuje im, że jedyna nasza chluba jest w tym, co Bóg robi w nas. Rozumiecie? To jest mega ważna rzecz. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem wyniosłością mowy lub mądrością, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I to jest kolejne objawienie Pawłowe. Co zrobił? Postanowił. Zaznaczam słowo. Postanowił. Czy Paweł mógł do nich głosić w mądrości mowy? Tak, jak najbardziej. Posiadał do tego pełne uwarunkowania. To był człowiek, który miał wykształcenie teologiczne, który pochodził z dobrego domu, który posiadał majątności. Wiecie, Paweł był bogatym człowiekiem. On pochodził z jednego z najbogatszych miast tamtego czasu. Więcej, posiadał obywatelstwo rzymskie. To był kozak. My dzisiaj mało rozumiemy te zależności, ale on był kimś. Sam Gamaliel, najsłynniejszy rabinistyczny nauczyciel, był jego mentorem osobistym. Sanhedryn mu zaufał. Dali mu glejty, żeby zamykał kościoły, żeby zniewalał ludzi. Rozumiecie? On miał prawa dane nawet na pułapie społecznym, jeżeli chodzi o żydostwo. Ale co on zrobił? Uznał. Wiesz, w jaki sposób się rezygnuje z naturalności? Uznajemy, czyli podejmujemy decyzję, że tylko ponadnaturalne będzie przez nas działać. Uznajemy. Stajemy się, jakby decydujemy, że będziemy głupi, aby mądrość Boża się manifestowała. Uznajemy to, nie spinamy się na tym, wywalamy się do góry kołami i uznajemy siebie za osiągów Bożych. A wtedy moc Boża będzie działać. Wtedy powstaną tytani Boży. Wtedy, kiedy przestaniemy myśleć, że musimy nawet, żeby naturalność zniszczyć. Ja się w ogóle nie spinam, żeby to zniszczyć. To się niszczy samo przez moją decyzję. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A wiecie, czemu on przybył w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze? Bo się poślizgnął. Wiecie, jak się poślizgnął? Zanim on przyszedł zakładać kościół w Koryncie, to wiecie, gdzie Paweł głosił? Na Areopagu w Atenach. Pamiętacie Pawłowy występ na Areopagu w Atenach? W Dziejach Apostolskich jest opisany. Paweł przychodzi do Aten, idzie i zaczyna głosić, ale co sobie robi? Przygotowuje sobie swoją mowę. Och, jakże on tam jest wymowny i intelektualnie, proszę ciebie, uderzenie intelektu. On przychodzi i mówi: och, drodzy przyjaciele, widzę, że tutaj macie pomnik dla obcego Boga, no więc wam opowiem o tym Bogu. Wiecie, jak my to czytamy w Dziejach Apostolskich, to nam się wydaje takie światłe. Takie światłe. Tylko wiecie co, Paweł nie wiedział o jednej rzeczy, że nad Grecją rządzi demoniczna zwierzchność zwana księciem Grecji. Wiecie, kto to jest książę Grecji? To jest demoniczna siła, zwierzchność, anioł, który jest odpowiedzialny za rozwój intelektu na ziemi. To książę Grecji. Dlaczego w Grecji rozwinęły się najsilniejsze nurty filozoficzne, myślowe? Czemu tam powstały podwaliny demokracji? Wiecie czemu? Demokracji, która jest z piekła rodem. Przecież demokracja to jest z piekła. Człowieku. Takie urządzenie jak demokracja. Nie istnieje. W niebie nie istnieje się pojęcie demokracji. W niebie jest tylko jeden system. Nazywa się monarchia. Monarchia. Jest król. Pan jest królem. Król królów i pan panów. Słyszeliście o demokracji w niebie? Słyszeliście Boga, który pyta, co tam mówi Gabriel w tej sprawie, myślisz, byś tam poszedł, zapytał się, głosujemy. Ludzie od Michała, prawda? Ludzie od Gabriela, ludzie od Rafaela, wszyscy głosujemy, jakie tutaj zjawisko, tak? Powołujemy Afrykę, czy nie powołujemy Afryki? Takich rzeczy nie ma, nie było i nie będzie, bo nie ma demokracji. Ale w Grecji powstaje demokracja.
Dlaczego powstaje demokracja? Bo jest tam demoniczna zwierzchność, wysłannik samego Lucyfera, który nazywa się Książę Grecji. I teraz Paweł, nie znając rzeczywistości duchowej na tyle, żeby w ogóle mógł to ogarnąć, on wpada sobie do Grecji i on, zobaczcie co robi, automatycznie zaczyna wchodzić pod jurysdykcję tej demonicznej siły. I o ile ten człowiek koncentruje się na swoim umyśle, a jest silnym umysłowo człowiekiem, tak? To zaczyna być przepływ demoniczny. I co Paweł odnosi w Atenach? Porażkę. Porażkę. Wyśmiali go. Stali filozofowie stoicy, epikurczycy i mówili do niego, weź, nie opowiadaj bajek, Paweł, uspokój się. Paweł w Atenach jest wyśmiany i wyszydzony. I on, jak zbity pies, tak, wychodzi z Aten. Paweł nie zbudował kościoła w Atenach. Wiecie dlaczego? Dlatego, że oparł się na intelekcie. I on idzie stamtąd, po tym zbiciu, tak, do Koryntu. Jest napisane, przybyłem do was w słabości i w lęku i wielkiej trwodze. Wiecie, skąd się wzięły u niego te odczucia słabości, lęku, wielkiej trwogi? Bo on szedł i już pokutował, już powiedział, Boże, ja rezygnuję ze swojego systemu postrzegania intelektualnego. Ja rezygnuję ze wszystkiego, co się dowiedziałem do tej pory. Ja rezygnuję z całego mojego wykształcenia, ze wszystkiego, co ja posiadam do tej pory. Boże, ja będę postępował w duchu, ale nie wiem jak, dlatego drżę w mojej duszy. Boże, ja drżę. Ja się boję, jak mam żyć według ducha, jak mam głosić według ducha. On się bał. Rozumiesz? Demony go atakowały i mówiły do niego, Pawle, uspokój się, uruchom intelekt, w życiu nie dasz rady. Jak, na czym chcesz się oprzeć? Na braku wiedzy? Na braku informacji? Pawle, uruchom intelekt, przecież potrafisz, jesteś w tym dobry. Ale Paweł się temu zaparł. Co on zrobił? On zdecydował, uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa i do ukrzyżowanego. On do nich wjechał z prostym poselstwem. On już nie przychodził do nich i nie powiedział, o, widzę, że macie to czy tamto. A tam już nie było kwiecistej mowy. On ustał na rynku koryńskim, tak? I zaczął krzyczeć. I mówił, ludzie, Jezus Chrystus umarł za wasze grzechy, wstał z martwych, żyje. Jeżeli chcecie, przyjdźcie do mnie, pouzdrawiam was, pouwalniam, zaprezentuję wam moc. I poszedł dalej. Zgadnijcie, co zaczęło dziać. Zaczęli za nim iść. Dopytywać się. Zaczęli przychodzić chorzy. Zaczęli przychodzić zdemonizowani. Zaczął uwalniać moc. I zbudował koń. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości. Czyli on nikogo nie przekonywał. Niech cię ręka boska broni przekonywać kogoś do Chrystusa. Niech cię ręka boska broni wyjaśniać komuś Chrystusowości. Nic nie zyskasz. Nabawisz się frustracji. Rozumiesz? To cię dojedzie. Przyjdą demony potępienia do ciebie. Jeżeli przekonasz kogoś do Jezusa, to zrobisz to na pułapie intelektualnym. Nie będziesz miał żadnej pewności, że odrodził się duchowo. Nie będziesz miał żadnego dowodu. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiły się w nich duch i moc. Co się objawiło? Duch i moc. I zobaczcie, to jest ciekawa sprawa. Przecież duch i moc wydawałoby się, że to jest jednolity wzorzec, ale niekoniecznie. To znaczy, że Paweł, tutaj jest napisane to z dużej litery, ale my nie wiemy, czy to jest prawidłowo napisane. Bo tam były same małe litery. To oni sobie, ci co przetłumaczyli, to napisali, że to Duch Święty. Ale nie, to nie chodzi o Ducha Świętego. Tutaj chodzi o Jego odrodzonego ducha. On zaczął poruszać się w duchu. Uruchomił ducha. I wtedy popłynęła moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A więc jeżeli my wiarę ludzką oprzemy na mądrości ludzkiej, tak? Jeżeli my wiarę u kogoś zbudujemy na mądrości ludzkiej, to ona nie przetrwa. Bo tam nie będzie podwaliny mocy. Rozumiecie? Czyli jak my kogoś przekonamy do Jezusa, to my mu krzywdę możemy zrobić. Skrzywdzić możemy człowieka. Powiem ci więcej. Jak ty kogoś a jeszcze nie daj Boże, jak do kościoła kogoś przekonasz.
Człowieku, to już w ogóle zrobisz hybrydę, taką się w pale nie mieści. Mi kiedyś ktoś dzwoni, jak się można zapisać do waszego kościoła? Ja mówię, nie wiem. Jeszcze nie było tego niebieskiego zeszytu, co tam zbierałem podpisy, a ten powiedział mu, że zeszycie niebieski, który jest zapis. Do kościoła się nie można zapisać. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Jaką mądrość? Ale zobaczcie, wśród kogo głosimy doskonałych, czyli tych, którzy są powołani. Bo wiecie, do kogo dotrą nasze słowa? Tylko do powołanych. Co tu się w ogóle spinać? Rozumiesz? Głoś do wszystkich, a dotrze i tak tylko do powołanych. To w ogóle, ty mój, głoś do wszystkich, bo nie wiesz, którzy są powołani, rozumiesz mnie? Ale dotrze tylko do powołanych, tylko powołani wezmą. Bo są powołani. Przed tym, zanim zeszli na ziemię, widzieli Jezusa. Twarzą w twarz. Po prostu. Wiecie co? Powiem wam coś. Kilka dni temu, po raz pierwszy, zobaczyłem, że ktoś odebrał to samo objawienie, co ja. Jeszcze nigdy tego nie spotkałem. O tym, że przed narodzeniem na ziemi ludzie widzieli Boga. Wiecie, zacząłem oglądać taki film. Jest to ciężki film. Nawet nie pamiętam w ogóle tytułu. W ogóle ciężki film science fiction w ogóle. Ale siedzieliśmy z Wiktorem u nas i go oglądaliśmy, bo było coś takiego w nim przeciwnego. Jest to film o tym, że jest Ziemia, na której odnaleziono, jest Ziemia przyszłości, jest odnaleziono sposób na nieśmiertelność. Że jest umiejętność w medycynie odnawiania komórek. I żyje na Ziemi jeden śmiertelny człowiek. Ostatni. Tam ma 102 lata chyba, już jest na wykończeniu w ogóle. I on się nie zgadza na to, żeby być nieśmiertelny. On chce umrzeć w ogóle, wiesz, normalnie chce umrzeć. Tam wywiady z nim robią różne rzeczy. Jest jego życie pokazane. Jest w ogóle niesamowita historia pokazana. Jest pokazana rzecz, że on jak rozważa swoje życie, to ma taki proroczy wgląd jakby, co by było gdyby. Na przykład jego rodzice się rozchodzą. I leci jedna kanwa filmu, że on zostaje z ojcem i co się dzieje z jego życiem, kiedy on zostaje z ojcem i gdy zostaje z matką, co się dzieje. I w ogóle takie różne rzeczy. Jest jeden motyw, aż mi oczy wyszły, że w ogóle jest czas, kiedy nie przyszedł jeszcze na świat. I w ogóle biega sobie w ogóle przed Bogiem, wiecie. Biega sobie w niebie przed Bogiem, patrzy się na Boga w ogóle i anioł w ogóle, anioł schodzi w ogóle, wiesz. I jak tam... Przez nasze ludzi, jeszcze więcej, pyta tych dzieciaków, a gdzie chcecie iść, mówi. Chcesz się urodzić tu, czy chcesz się urodzić tam? Gdzie ty byś to się chciał urodzić? W Afryce, czy tam w Europie? Tyle to chodzi. Tam ich posyła do tych miejsc, nie? Ale takie przedziwne rzeczy. Zobaczyłem, że ludzie patrzący w oblicze Boga i potem on to pamięta. On to pamięta później. Pamięta te rzeczy, nie? A więc my głosimy mądrość wśród doskonałych, czyli wśród tych, którzy są powołani. Ale głosimy mądrość tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Czyli jaka to jest mądrość? Tajemna, zakryta. Ona nie jest dla każdego jawna. My się nie musimy spinać, że to, co my głosimy, to jest niejawne dla różnych ludzi. Bo nie będzie jawne. Bo to jest tajemne, zakryte. To tylko niektórzy to odkryją. Tylko niektórzy to zobaczą. Ci wybrani. Tylko oni to odkryją. Innych możemy przekonać intelektualnie, ale nie wolno nam tego robić. Paweł mówi, nie wolno wam tego robić, nie róbcie tego. Koryntianie, nie przekonujcie. Głoście mądrość tajemną, zakrytą. Niech sobie to w duchu odkryją ci, którzy są powołani. Ci, którzy przed przyjściem na ziemię już wybrali Boga. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czyli on, Paweł mówi, my głosimy, tak, z perspektywy serca Bożego rzeczy. I to głoście, to mówcie, i to zostawiajcie ludziom. Kto rozpozna, ten rozpozna. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej. Tutaj Paweł zaczyna wchodzić w kolejne objawienie swoje. Bo któż
z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A więc Paweł im pokazuje, że żeby rozpoznać Boga, to człowiek może go rozpoznać tylko w duchu. I że nie ma żadnej potrzeby i nie, w ogóle nie trzeba się trudzić na to, na tym, na pułapie, żeby ludziom przekazać na pułapie intelektualnym cokolwiek, tylko w duchu się zadzieje. Tak? Zadzieje to się w duchu. Że tylko w duchu ktoś rozpozna, kim jest Bóg. Kim On jest tak naprawdę. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. I Paweł zaczyna ich kierować do ich wewnętrznego człowieka. I Paweł zaczyna uczyć Koryntian, że muszą kierować się wewnętrznym człowiekiem, bo wypaczenia, które następują w Koryncie, dlaczego on potem mówi szczegółowo o tych wypaczeniach, ale on na początku pokazuje im, ludzie, jeżeli wy chcecie wyjść z waszej patologii, wy musicie zacząć myśleć wewnętrznym człowiekiem, bo to, co na zewnątrz was będzie tak silnie dominowało, że nie będziecie w stanie ogarnąć bazy. To jest tak silne to na zewnątrz. Tak silne. Kurczę, wiecie, jakie to jest silne? Zobacz, jakie rzeczy zewnętrzne są silne. To się mówi, o to takie prymitywne jest. Ja mówię, prymitywne? Człowieku. Przecież się przyglądam na ludzi w kościele, co nie mają mężów, żon. Małe impulsy. Emocjonalno-seksualne. Człowieku, płynący z zewnątrz. I ludzie często są rozbici. A wydawało się, że są silni w duchu. A wiesz, dlaczego tak jest? Bo to, co na zewnątrz jest takie silne, że się w pale nie mieści. Jesteś samotny? Przyjdzie ktoś, cię dobrze pogłaszcze? Rozumiesz? I jesteś gotowy. A taki silny duch jest. A zobacz, jakie to proste. I okazuje się, że to niekoniecznie musi być wierzący człowiek. Jest miły. Milszy niż inni wierzący. I co? I rozkalibrowana dusza. I dusza rozkalibrowana. I rzadko kto wytrzymuje takie ciśnienie. I raptem potem przychodzą i mówią, wiesz, Pan mi powiedział, i nic Ci Pan nie powiedział, nic od Pana nie słyszysz, to jest język Twojego ciała. Rozumiesz? Rozbij tu se stres, popukaj się tu. I psalm 119 100 razy. Psalm 119 100 razy, 1800 razy, jak ogłosisz Boże Słowo, dara Ci wszędzie. To nie Pan. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. Co Paweł mówi? Że tylko objawione słowo, objawione w duchu, ono wykona pracę. Wszystko inne jest martwe, zbędne, niepotrzebne. Do niczego nie doprowadzi. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę, Paweł pokazuje bardzo kolejne silne objawienie, że duchowe rzeczy rozpoznajemy tylko na podstawie duchowej miary. Posłuchajcie. Nigdy nie wytłumaczysz komuś duchowości. Nigdy. Tego się nie tłumaczy. Ludzie, którzy próbują wytłumaczyć duchowość, to odnoszą porażkę na samym początku. Wytłumaczenie duchowości, rozumiecie? To jest... Możesz zawołać Sarę? Ona wam coś powie, bo ja tego nie powtórzę. Jeśli tylko zechce, to powtórzę. Przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Sara, ja mam do ciebie prośbę. Co ty dzisiaj do mnie powiedziałaś? Na temat tego, na temat chłopaków i dziewczyn. Powiedziałaś do mnie, że
chłopak, Tynel, pamiętasz, że chłopak nie zrozumie się z dziewczyną, jak to było? Nie. Mówiłaś to w kuchni do mnie. Takie cztery zdania bym powiedziałaś. Przypomnij, to było bardzo mocne. O, o, ściął. A że kłócić się z dziewczyną tak samo jak próbować utopić wodę, udusić powietrze, zakopać ziemię. I spalić ogień. No właśnie. To są. Udusić powietrze, zakopać ziemię, spalić ogień. Rozumiecie? To są. Na czym rzecz polega? Jeżeli my do duchowej rzeczy przyłożymy inną miarę, tak, to następuje sprzężenie, tego się nie mierzy, tego nie można wziąć tą miarą. To jest coś takiego, co by samo siebie wykończyło. Do duchowych rzeczy, żeby je pojmować, musimy przykładać duchową miarę, nie intelektualną miarę. Tego się nie przetłumaczy. Dlatego Jezus niejednokrotnie mówił, kto ma uszy, niechaj słucha, bo ja dalej się kończę. To Syn Boży się kończył dalej, rozumiecie? Syn Boży się kończył. Ludzie często mówią, wytłumacz mi to. Ja mówię, nie umiem. Nie umiem Ci tego wytłumaczyć. Przecież jesteś pastorem, nauczyli mnie, przestań. Do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. Nie wytłumaczę Ci tego, bo to jest, nie mam na to języka. Jeżeli tego nie rozumiesz, tak, to albo się zaprzesz sam siebie, tak, i powiesz, Boże, mimo że nie rozumiem, będę w tym trwał, albo odejdź, mówię. W ogóle odejdź. Im szybciej, tym lepiej. Przede wszystkim dla Ciebie. Po prostu to jest zasada duchowa. Do duchowych rzeczy przykładamy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Paweł pokazuje Koryntianom, mówi, ludzie, zrozumcie, widocznie to, u nich to był wielki problem. Mówi, zrozumcie, nie możecie próbować przetłumaczyć, przełożyć duchowości na cielesność i cielesność na duchowość. Cielesności na duchowość. To są dwa odrębne światy. Nie możecie też, będąc w ciele, rozumieć rzeczy duchowych prawidłowo. Problem tam był na przykład potężny w Koryncie ze złym używaniem darów duchowych. Rozumiecie? Paweł robi cały wykład na temat języków. Ja potem będę o tym mówił, ale w tej chwili tylko wspomnę. Czemu on robi ten wykład? Ponieważ tam całe nabożeństwa były w innych językach. Całe nabożeństwa. Oni głosili kazania w innych językach. Oni myśleli, że na tym rzecz polega, że wychodzi się na kazalnicę i się mówi stąd Paweł do nich potem mówi, jeżeli ktoś nie wykłada języków, zabraniam wam mówić w językach. Dlaczego z tego doktrynę dzisiaj zrobili? To jest to, co ja powiedziałem. Przyłożyli cielesną miarę do duchowego zjawiska. Cielesna miara. Paweł dał im dlatego taką dyrektywę, bo oni się modlili całe nabożeństwo na innych językach. Więcej, oni mówili do siebie w innych językach, nie rozumiejąc się nawzajem i uważając, że to jest w porządku, że to jest duch. A Paweł mówi, co wy robicie? Ja wolę dwa słowa powiedzieć normalnie po koryncku, tak? Niż cały w ogóle po nie wiadomo jakiemu. Co wam to daje wszystkim? A oni mówią, to jest duchowe. Paweł mówi, duchową miarę się przykłada do tego, duchową miarę. A nie, że ty idziesz porozmawiać z bratem czy siostrą, że leberem elabarase, a on leberem elabarase, bo to według niego jest odpowiedź dla ciebie, tak? Dwoje kretynów. I on mówi, i teraz ktoś tam wejdzie do was, zobaczy, debile, Paweł powie, co wy robicie? Dlatego on te dyrektywy dał. Zakaz mówi mówienia w innych językach bez wykładu. Tak? A przecież to nie jest doktryna. Paweł ratował sytuację. Ratował sytuację. Ratował sytuację. Apostolsko ratował sytuację. Należy je duchem rozsądzać, Paweł mówi. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. Wszystko. Człowiek duchowy. Wiecie, o co chodzi z człowiekiem duchowym? Człowiek duchowy rozsądza wszystko. Ktoś wam powiem. Im bardziej duchowy człowiek, tym mniej pytań zadawanych.
Im bardziej duchowy człowiek, tym mniej dylematów. Im bardziej duchowy człowiek, tak? Tym większe wypoczywanie w rzeczach, których się nie wie. Po prostu. Im bardziej duchowy człowiek. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. I tekst, który wielu ludzi rozkłada na kawałki. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek duchowy nie podlega niczyjemu osądowi. Czy to oznacza, że nie poddaje się korekcie? Nie. Ale on wie, że nie ma najmniejszego znaczenia, co kto powie, jeżeli coś jest z ducha pewnie. Bo któż poznał myśli Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. I Paweł tutaj pokazuje bardzo ważną rzecz. Ponieważ sam przed chwilą im powiedział, że nie podlegają osądowi. Z drugiej strony mówi tak, ale teraz posłuchajcie. Nie podlegacie osądowi jako duchowi ludzie, ale ja za chwileczkę rozstrzygnę, czy to, co robicie, jest duchowe, czy duchowe nie. Bo ja jestem myśli Chrystusowej. Bo ja poznałem myśli Pana. Czyli on zakończa tą swoją jakby długą wypowiedź, dwurozdziałową wypowiedź, informacją, że jest apostołem do ich życia. To jest to, co na początku. Ja, Paweł, apostoł powołany z woli Pana. I tutaj mówi, jestem myśli Chrystusowej. Czyli przychodzę do was, tak? Nie po to, aby wam rozwalić duchowość. Nie po to, aby was poponiżać. Ale po to, żeby ustawić wszystko w waszym życiu jak należy. Ja chciałbym, żebyśmy zostali sobie na tych dwóch rozdziałach. Będziemy sobie dalsze rzeczy będziemy sobie na innych grupach też robić. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żebyście badali te rzeczy, żebyście przyglądali się, żebyście rozmyślali też na nim. Ponieważ list do Koryntian, on krok po kroku, tak jak list do Rzymian budował, tak list do Koryntian, zresztą też pozostałe listy, one ociosują. Rozumiecie, tą piramidę listu do Rzymian, tą doktrynę, one ociosują. I w listach apostolskich możemy tak to ustawić, że list do Rzymian jest takim budowaniem masy duchowej. Natomiast pozostałe listy, one będą ociosywały teraz to, żeby to miało wizerunek konkretnej piramidy. Pomódlmy się. Ojcze, ja dziękuję Ci za słowo, Ojcze. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy słuchać Twojego słowa, że mieliśmy ten przywilej, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Ojcze, że Twoje słowo, ono już wykonuje w nas pracę. Ono już będzie dokonywało zmian w nas, Duchu Święty. Ja dziękuję Ci, że to, co święty Paweł mówił do Koryntian, Ojcze, Ty dzisiaj mówisz do nas, że układasz te rzeczy w nas, że pokazujesz nam, Ojcze, jaka jest różnica między duchowością a cielesnością. Że Ty objawiasz nam, Ojcze, w jakim miejscu jesteśmy, Ojcze. Że Ty pokazujesz różnego rodzaju błędy, ale też pokazujesz nam stan duchowy, że Ty podnosisz nas, Ojcze, i że Ty pokazujesz, że wiele rzeczy w ogóle nie musi nas frustrować i męczyć. Ojcze, dziękuję Ci za wszelkie uwolnienie, które dzisiaj nastąpiło, Ojcze. Ojcze, dziękuję Ci za wszelkie zbudowanie. Duchu Święty, ja modlę się teraz, żebyś pracował i dziękuję Ci, że Ty zawsze wysłuchujesz nas. W imieniu Jezusa. Amen.